Egipska mumia to bez wątpienia najciekawszy i najstarszy eksponat znajdujący się w Raciborskim Muzeum. Aby wciąż mogła służyć kolejnym pokoleniom, poddawana jest badaniom i konserwacji. Tym razem trwa proces rewitalizacji egipskiego sarkofagu. Zrewitalizowany kilka lat temu, bogato zdobiony kartonosz cieszy oczy odwiedzających Raciborskie Muzeum turystów. Teraz przyszła pora na zabezpieczenie drewnianego sarkofagu zewnętrznego pochodzącego z czasów 22 dynastii z 800 roku przed naszą erą. W tym przypadku akurat główne cele to jest jakby stabilizacja obiektu i jego odczyszczenie. Z racji tego, że jest to obiekt muzealny przeznaczony do ekspozycji, no to chcemy tutaj przywrócić jeszcze te wartości, które jakby do naszych czasów przetrwały i doprowadzić do tego, żeby no, wszelkie walory zostały uczytelnione i no, żeby był obiekt bardziej atrakcyjny, powiedzmy, dla zwiedzających. Sama konserwacja nie oznacza jednak, że sarkofag do muzeum powróci niczym nowy. Głównym założeniem prowadzonych prac jest przede wszystkim oczyszczenie i stabilizacja obiektu. Proces ten jest niestety długi i wymagający precyzji. Drewno, samo drewno, takie, które nie jest pokryte polichromią, czy tam też taką glinką wyrównującą, która była tutaj w tych obiektach stosowana, żeby wyrównać powierzchnię obiektu. Drewno stosunkowo szybko, powiedzmy, się odczyszcza, natomiast no, jest to oczywiście kwestia tego, że nawija się na pęsetę maleńki wacik, no i usuwa się przy pomocy różnego rodzaju kompozycji rozpuszczalników. No te nawarstwienia brudu po prostu. Natomiast no bardzo, bardzo pracochłonną jest też odczyszczanie warstwy malarskiej, która tutaj jest, bo w Egipcie, wykonując polichromię, Egipcjanie używali do spoiwa farb gum naturalnych. To są gumy, które są wodorozstwarzalne. W związku z czym tu jest taki tego typu problem, że wszelkiego rodzaju pochodne wody nie można tutaj używać, bo najzwyczajniej w świecie się rozpuści tą polichromię. Jak się okazuje, tego typu obiekty muzealne nie powinny być zbyt często poddawane pracom konserwatorskim, które ingerują w dany eksponat. Dlatego tak ważny jest sposób przechowywania danego przedmiotu. W tym momencie ja zakładam, że te prace no to będą, powiedzmy, no, na dłuższy okres czasu, dlatego bo jakby kolejnym etapem i zadaniem, no to będzie jakby prewencja już, przeciwdziałanie temu, żeby temu obiektowi coś się nie stało. To znaczy jakieś wahania temperatury, wahania wilgotności, no żeby był zabezpieczony w odpowiednich gablotach i to powinno dać już takie... No taką stabilną dla niego sytuację, że nie będzie wymagał no, przez dłuższy okres czasu jakiejś kolejnej interwencji konserwatorskiej. Wyjątkowa na skalę kraju ekspozycja składa się z mumii, kartonażu oraz dwóch sarkofagów. W zbiorach Raciborskiego Muzeum znajduje się od 1983 roku.